Impreza sportowa dofinansowana z budżetu miasta w ramach inicjatyw lokalnych zrzeszyła mnóstwo chętnych, którzy w sobotę 27 maja wzięli udział w sportowych rozgrywkach. Zapisy, że tak powiem, bardzo szybko się tutaj rozchodzą na tą imprezę, pomimo tego, że były dość w tym roku ogłoszone późno ze względu na jakąś przedłużającą się majówkę, ale tak, rozeszły się bardzo szybko, mamy praktycznie komplet drużyn, z czego się bardzo cieszymy, widzimy potencjał dalej w tej imprezie, no i liczymy na więcej. W tym roku pogoda dopisała. To jest chyba najważniejsze przy tym rodzaju właśnie imprezy. Bardzo się cieszymy, że jest to słońce. W zeszłym roku no niestety musieliśmy imprezę w trakcie przenosić do hali widowiskowo-sportowej Polonia. No, było to uciążliwe. No i myślę, że impreza też straciła wtedy na tym jakby swoim uroku. Natomiast no, teraz mamy co mamy. Jest 28 drużyn, świetna pogoda, dobra atmosfera, nastroje bardzo dobre. No i za rok czekamy na dziesięciolecie. Warto zauważyć, że zawody były na wysokim poziomie, choć w grze nie brakowało amatorów. Jest to turniej skierowany jakby dla wszystkich, tak? Tutaj nie rozróżniamy, ale na pewno część osób no jest tutaj po to, żeby wygrać, grać, którzy grają też na wyższym poziomie ligowym. Natomiast mamy też amatorów, którzy się po prostu przyszli tutaj dobrze pobawić. Mieliśmy dzisiaj od rana turniej Częstochowa Streetball Kids, czyli dzieciaki po prostu do 12 roku życia mogły wziąć w tym turnieju sobie udział, pobawić się tutaj właśnie na parkingu zlokalizowanym nieopodal. Także była to tak jakby wyjście dla dzieci. Co dla osób pozostałych, no emocje, tak, związane z tymi głównymi rozgrywkami, które się tutaj odbywają na boisku wielofunkcyjnym. Także mamy graffiti, mamy konkursy liczne, które są przeprowadzane w trakcie. Więc na pewno atrakcji nie brakuje.